bunda kupował. Tak. Yankee Candle się mówi podobno. A ja za no, ile w ogóle? To nie było. Na piątkę z tym egzaminem? Mhm. No pewnie. Dobra, 103 plus 101. 40 zł kurwa za to dałem? No chyba cię pojebało. 40 zł za zapach do samochodu, kurwa? Się zaklinował. To za ile są pomyśleli? Kurwa. Nie pomaga, nie chcę teraz siedzieć. Dobra, nieważne, kurwa, no że nieważne, się teraz dowiedziałem ile to kosztowało. A to zero. Ile? $40. Aha, to dużo w ogóle. No pierdolę, to nie polecam. Naprawdę, ale Marty myśli, że jakby szef napisał na maila, to by za darmo dali dla jednostki policji, aha, jakby było reklamowane w ogóle. Dobra, drodzy państwo, wychodzimy. Proszę bardzo. Na Allegro 70? Ja pierdolę. Dobra. Słuchajcie, podstawowe rzeczy sprawdzimy, tak? Czyli procedury zatrzymania pojazdu, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Sposób rozmowy z ludźmi, czy tajne negocjacje, ta, sprawdzimy wszystko. Informacji. I nie musicie mieć kija w dupie, prawda? Bądźcie sobą. Tak. Bądźcie z tymi starymi dziadami z emeryturą. Ja będę prowadził Raptora. Ktoś sobie wsiądzie do Mustanga za kierowcę. Ktoś sobie wsiądzie za Mustanga na radio. No i będę was słuchał, nie? Z racji tego, że jest was dwóch, to się po prostu będziecie wymieniać. Jest spoko. Tak, nie mam problemu. No. Raptor nie będzie cisnął, tylko... Tak, robimy jedno kółko i lecimy, nie? Nie. Tak, ale... Mati, co ty masz z tymi minami? Czerio, dzięki ściskie. Trzeci wspaniały miesiąc, kłaniam się. Czekaj, nie dajmy koszyków. Ja my dzisiaj poszli do Intermarché, człowieku. Małżonka się tak rozgadała, że to 300 zł kurwa pękło. I o chuj tu chodzi? O tym zapachu, bo mi się ostatnio kolega swajdał po dobrej nocce w mojej sali. 10:38, 38 się trenujemy. 38? Dobra, wszystko jest, nie? No. Dzięki za piątkę. Kapela, bardzo ładnie dziś wyglądasz. Wiem, jestem seksowną bestią. No nie, tego nie powiedziałem. Nie, nic nie wiem. Na tej kanapie? Lecę by? No. Nie. Jestem zajęty przez szefa. Jesteś kochanką Pisikeli? Pewnie. Tak. To jego nasiano. A ja mnie Mati. On cię chyba doi na coś innego. A co, zazdrosny jesteś? Nie wezmę ich poważnie w tym Mustangu. Jak nie? Daj im trochę podjechać, bo oni nas otrzymają ciężko. Przecież mówiłem, że jedno kółko robimy. Głośniej na tym, kurwa, głośniej! Obywatele, dzień na pobocze! Dobra, już zjeżdżam. Kurwa, się czy jakby ZUS mnie zatrzymywał, a nie policja? Czekajcie. Kurwa. Jeszcze masz szansę. Jeszcze masz szansę, kurwa. Luz, gaś ten silnik, trzymaj ręce na kierownicy. Dobra, kurwa, gaszę. Dobra, jest. 523 plus 1 przeprowadzamy 10:38 na... Łososiowym Raptorze. No gaszę, kurwa, gaszę. Potrzebują wsparcia. No zgasiłem. Kurwa, znowu nas zatrzymują. Gasiłem. No kurwa. Dobra, Mieleczko, zgłosiłeś? No pewnie, że zgłosiłem od razu. Eleganczko. Obywatelu, ręce na kierownicy, bez żadnych sztuczek. No. Witam bardzo serdecznie, z tej strony kadet, Marco Pomati, numer oznaki 525. Panie, a co pan, że mi palca pokazuje? Na czemu nie, kurwa? Kolejny? No. No a dlaczego? No ale co się dzieje? No co się dzieje, ma? Co się dzieje, ma? Obywatelu, no. Zaraz tutaj będzie na surowo. Na surowo? Dlaczego się ten obywatel taki... No jestem zdenerwowany, ma. A co się stało? No bo mama, koledzy mi to ubliżają dla mnie. Koledzy ubliżają? No. Panowie koledzy, przyznawajcie, o co chodzi? Brzydki jest. Brzydki? Tak. To wszystko, tak? Nie. A co jeszcze? Się wymądza. Wymądza się? No. A dlaczego, że pan się wymądza? No bo ja jestem najmądrzejszym. No. Panie, ja się tyle lat żyję. I wie pan, co mi się wydaje? No. Że każdy to debil, durek i głupek. I tyle w temacie. Magiek, dzięki wszystkie za siódemeczkę. Panowie się nie kuśta. Czemu pan nosi kask? Pan jest jebnięty? Panie,
to jest kask bezpieczeństwa. Aha. Ja żem raz fu pierdolnął tym kaskiem, to jak taran się wjechał. A czemu ten pan za nami też ma? Jestem pierdolnięty po prostu. No, no dobra, no. Proszę panowie się uspokoić. Czemu mnie pan zatrzymał? No proszę pan, najpierw to ja się dokumenty poprosiłem. O, jakie? No oczywiście dowód osobisty. Proszę. Prawo jazdy. Mireczku, sprawdzisz tutaj pana? No pewnie. Nie ma prawa jazdy. Dobrze. Juan Pesitela. Dziękuję bardzo. Proszę. Dobrze. Jeżeli tutaj prawo jazdy się zgadzają. Nie. No. A może pan wie, dlaczego został pan zatrzymany? Nie wiem, a co to, kurwa, teleturniej rodzinny? No ja się nie wiem, to obywatel wie wszystko. No, a pan nie wie nic? No, no może i racja, no mało rzeczy, że wiem, bo jestem trochę durny. Ale za to tutaj z funkcjonariuszem się dzielimy na pół chromosomami, pół kulami i tak dalej. Czego szukasz? Ale że mam tutaj informację dla pana, dlaczego żeśmy pana zatrzymali. A więc krótka piłka, ja że mam tutaj nosę, no te, trochę tego jest, więc przygotuje się pan na długą lekturę. Dobrze, dobrze. Dziadek, kurwa, nie, bez przesady. Słucham? Ja mam słabe serce, my na szpital musimy jechać. Błaga, błaga, panie, panno spuść, my nie mamy pieniędzy. Raptor w leasing, raptora w leasing my mamy. Bypass żyje też pan mam leasing. Na czwórkę go spłacamy. Trzymaj się, GTI. Matko, kochano. Zgłoś tutaj na lekarza. Zgłoś tutaj na lekarza. Potrzebujemy wsparcia, mamy tu bardzo chorego. Trzyma się za klatkę. Być może to być kawał. Chciałem też to jakoś wrócić. Wsparcie do nas. Jemy z drodze. To jest... Zakasinem. Co to się dzieje, widać światło! Dobrze, czy jest pan na coś chory? Piesza, piesza, Mati, piesza. Światło! Wszystko jest! Piesza, piesza, piesza. Światła, mam haluksy! Mam haluksy! No, ale nie ma się umiera, panie! Kurwa, pan rodzic, no i co? Pan umierasz. Panie szefie, zepsuło się. Panie. W ogóle nie było. Co pan odpierdalasz? Na haluksy się nie umiera. Serce mnie boli! Strony światła! Mireczku, Mireczku, mam plan. Odczuj się. Odczuj się. Dawaj go. Panie szefie, zepsute flusze w ogóle. Flusze? Zepsute się. Żyje, żyje, teraz żyje. Żyje, żyje. Dzięki panowie. Jakby ciocia, czekaj tutaj. Dobra. Nie odmawia. Sprawdzimy tutaj jeszcze pana, czy wszystko w porządku. No dobrze, wróćmy może do zatrzymania. Ma. Nadmierna prędkość, czerwone światełko. Ma. No. Obywatel się przyznaje? Pewnie, że nie. A dlaczego? To wszystko w porządku z tyłu? Ach, kolega tak, prowadził, ja nie. Ja się przysiadłem, bo jako jedyny mam prawo jazdy. Aha. Na szpital serduchem wypadków. No to najwyżej się pan na kolegę zwali. Nie da. A te syreny dawać. Muszą tak wyjść? Proszę pana? To się już sygnały, proszę pana, żeby tutaj lekarze nas znaleźli, bo jesteśmy w takim dziczu. Ciężka sprawa. Aha. Mireczku, sprawdziłeś tutaj pana kierowcę? Pewnie, że sprawdziłem. Nie poszukiwany, ma licencję na broni i prawo jazdy kategorii B. Dobrze, pan się nie zatrzymuje się tutaj, znaczy nie, nic, że nie próbuje. Na sekundę, zaraz do pana wrócimy. A się nie zatrzymywać, czy co w końcu? Pan się zatrzymuje. I się nie zatrzymuj. Nie ruszaj się. Mireczku, tutaj jakieś mandaciki czy coś? Czego ty ode mnie wymagasz, jak wszyscy mają okna otwarte, a my stoimy na otwarte i dupą do wozu. Który do mnie mówi? Otwórz. Nie zasługujemy na nich, kurwa. Mireczku? No co, jak tam, Mireczku? Tutaj pan? Czyż ty? Jakieś mandaty, czy co? No dobra. Nie, no jestem najlepiej, to prawda. Jednostką lekarzy?
I MS nie przyjedzie, nie mamy jednostek. 54? Niech się pierdolą. No dobrze, proszę pana. Jako, że nie ma pan tutaj żadnych przewinień. Jest pan grzecznym obywatelem, tak przynajmniej od Mieleczka słyszał pana, że kadeta? No. No to mam takie wyjście. Obywatel teraz złoży świętą przysięgę i zakończy się na... Jaką przysięgę? No przysięgę, bardzo ważną. Pan mówi. Dobrze, pan się teraz dwa palce podniesie. Może być nawet u nogi. No niech będzie jeden ten. Ja tutaj obywatel. Ja tutaj obywatel. Przysięgam na wszystkie swoje palce. Przysięgam na wszystkie swoje palce. U nóg i rąk. U nóg i rąk. Nawet tego dodatkowego na stopie. Nawet tego dodatkowego, co sięga mi do stopy. Nigdy. Nie będę zapierdalał. Nie będę zapierdalał. Pomagał obywatelom zawsze będę. Pomagał będę, jak mi się będzie spieszyć. To jak się spieszyć, a jak się nie spieszyć? To nie będę pomagał. Aha. Nie no, to pomagał zawsze. Będę pomagał zawsze. No. No. I oczywiście. Będę zawsze przeprowadzał wszystkich staruszków przez ulicę. Obiecuję swoją poprawę. I także to wykonam. I to wykonam, jakby się będzie chciało. Nie. Tu wrócimy. I tak to wykonam. Dobrze, obywatelu. Dobrze. Nie, to teraz już pan nie musi powtarzać. Teraz już pan nie musi powtarzać. O nie. Chowaj. Panie. Dziękuję. Panie. Dobrze. Chowaj. Dobrze. Kurwa, to nie jest Squid Game. Obywatelu. Zaraz zabiorę. Już to latarka jest. Dobrze, proszę pana. Teraz się skończy na upomnieniu. Pan się dziękuję bardzo panu. Bardzo panu dziękuję, cudowny pan jest. I proszę w Trymiga jechać do szpitala, że z tym starczy. No pewnie. Bo zaraz nam tutaj wykierkuje. Daj do słuchu jednego, ma pomysł. Dobrze? No. Po zgaszeniu sygnalizacji będzie mógł pan odjechać. No pewnie. Zgaś pan silnik. Jest zgaszony, to hybryda. Skończyli. Dobra, po zgaszeniu sygnalizacji. Dokumenty! Podaję dokumenty. Dziękuję. Pokazuję ci. Spokojnie, żebym sprawdził pana czy czujny. Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Nie odjeżdżę. Ile? Chuja, wyrzuci. Do ja nic nie robię. Zaraz wrócę. Jak pierdolę młotkiem, jak zabiorę, to zrobię. Dziękuję. Miłego dnia. Nie, na chwilę nie. To będzie się gut. O kurwa! O, się przestraszyłem, ja pierdolę! Ja pierdolę! Co ty się odpierdolę? Kurwa, trafiłem do środka auta naszego jakimś chujem! Nie no super, kurwa, nie no super jesteś, no! Kurwa! Mati, zezwalam na baseballa! Drugi teren na radio i za kierownicę. Nie widać pana. No spok, o właśnie. Ja pierdolę. Ale się przestraszyłem, ja pierdolę. Ja też! Ja chciałem rzucić im go na maskę, bo wtedy bym ich z auta wyjebał, a nie wiedziałem, że to może wpaść do nas, kurwa. Fajnie to chodzi na tym offroadziku. Chyba oni jeszcze nie ruszyli, czekaj, kurwa. Na chwilkę. Matko kochana, jak ja się wystraszyłem. To się nie dzieje, nie? Jadą? Jedziecie, dziady? Łe. Wioska pierum pierdolną. Szefu, to się czuje jak sanki. Tym się kurwa nie da się jechać.
Pierdolisz czyli dziadek, warto wrzucać plusze do gangsterskich aut w ogóle. No. No, generalnie Maty, jak ktoś siedzi 5 osób w aucie i im rzucisz na maskę, to wszystkich wyjebisz z tego auta. Co? Kurwa. Plus, nowy wymiar wjazdu. No. Oj tak. Jakie głupie by to było. Na maskę i już po. Dokładnie. Wioska pierą pierdolną. Za nami stąd. Ja wiem, ja wiem. Pierą pierdolną? Gorzej jak kurwa na takim pościgu nam do auta wleci. Wszyscy kurwa. Bardzo możliwe, z naszymi kurwa skillsami bardzo możliwe. Ała! Ty, on już nawet spitował. Uważaj, patrz, patrz! Nie, odjedź, odjedź! Gdzie on jest? Chyba u nas w samochodzie. Nie, nie wypał. No, nie wypał, Mati ma. Ej, dosłownie żaden flash, jaki Mati rzucił, nie działa. No, nie działa. Może on dostał atrapy? Nie wiadomo, o co chodzi. Czekaj, daj mi, daj mi. Daj do zaszukami. Mati, nie ma. No to chuj też. Jakbym grzecha wyjdział na pościgach. Mati ma już. No. Świnio! No. A ty mu wypadło. Patrz, co robią, jak bokiem idą. Czekaj, czekaj, no spokojnie. Może w końcu zrozumie, że trzeba dystans zachować. Dobrze, już zjeżdżam. No i teraz pierdol. Zatrzymaj pojazd. Zatrzymuję. Mareczku, rozgłośnie proszę. Uciekaj, 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 kurwa. Matemu nie działają w ogóle. Ty, no nie działają ci, no. Daj mi jeden. Zgasz się ten silnik, panie. Zgaszony. 25 plus 1, 10.38 na różowym Raptorze, Mirror Park Boulevard. Wszystko? No to ja wychodzę. Oczywiście. Według ciebie to ja wychodzę, nie ma problemu. Dzień dobry, obywatelu. Dzień dobry. Witam co serdecznie, kłaniam się czule po same kule, Janek Pisikala z tej strony. Kłaniam się nisko po same pliziszko. Witam serdecznie, ale pan pięknie dzisiaj wygląda, no majestatycznie bym powiedział. Dziękuję, panowie też, bardzo oczywiście, pięknie, ale co tutaj to taką, co taką tutaj policyjną gwiazdę sprowadza do naszego różowego Raptorka w leasing? No niestety panowie, no zapierdalali jakby się... No bo my, panie władzo, no ja nie ukrywam, ja lubię zapierdalać. Panie, myśmy na proszę pana, my tu w offroad pojechali. Panie drogi, no. Pan Tomasz akurat najmniej przeprawo głosu, ja słyszałem to blisko. Chłop z kotwicą zamiast nosa będzie mnie pouczał. No, nie obrażaj go, to się da naprawić. Się da naprawić. A wie pan co? Wie pan co? Szczerze, pierdol się pan. Nara. No, zaczęły teraz pościgi idą. To jest niesamowite, że nie zadziała się. 25, rozpoczynamy 10.80 za różowym Raptorem. Kurwa, GPS-y mamy. Mirror Park Boulevard, pojazd schował się za garażem. Prawdopodobnie do nas celują, potrzebne 10.78. Ale mądrze. Odjeżdżają, chowają się cały czas za garażem. Prawdopodobnie coś kombinują. No patrz. Dobra, ta 80. Potrzebne 10.78. Pamiętaj, że Mustang jest... O kurwa! Zadziałał? Ale nawiamy 10.80. Nie trafiłeś. Ale działał sobie. Teraz słuchamy 80, lecę mi. Wprowadzamy kod czerwony. Ładnie. No, wyjadę. Obecnie torowisko Mirror Park Boulevard cały czas. Jakie kurwa torowisko? Prawdopodobnie na paśnicie rzucają jakimiś szyszkami, co wybuchają. Szyszkami, co wybuchają. Tak zwany granat, wyjeżdżamy właśnie z toru. I podążamy w stronę kasy na... Ja pierdolę, jak to właśnie wyjechał na drogę. O Jezu, o ja pierdolę. Ten Mustang nie dożyje. Jest cały. Ja go dałem niczego. Trzymał się przy kasy, nie? Ja bym się bardziej martwił o nich, czy dożyją. No co jest? Pan jest speed udany. Co jest kurwa? Przecież dopiero zaczęliśmy. Już nawiamy pościg. Obecnie Winewood Park Drive. Podążamy w stronę autostrady. Do Sandy. Patrz to. Kierunek północny.
ciemność na wschodzie. Czekaj, on zaraz, no. Zaraz będzie wchodził na najwyższy. No co ty? Cały czas poruszamy się, cały czas siadą. Papu, bo ja skręcę na... Kurwa, Mirek. Żyjemy? Ponownie z nami, bo cały czas pojazd udaje się w stronę Sandy. Obecnie będziemy zaraz mijać więzienie Bolingbrook, polewneguje. Pojazd jechał na niepoprawny pas ruchu. I obecnie zaraz będziemy mijać więzienie Bolingbrook po lewej stronie. Pojazd cały czas porusza się niepoprawną stroną ruchu. Jesteśmy na jedynym stronie, potrzebujemy oni naleźć parka. Taką robotę, że to chuj. I pojazd wrócił do poprawnego ruchu. Kurwa, chłop, cały czas poruszamy się ulicą Seniora Freeway. Zjeżdżamy właśnie w prawo. Prawdopodobnie w stronę Sandy. Będziemy zaraz omijać Yellow Jacka z prawej strony. O Jezus. O Jezus. Nowy seł driver nam urosnął. Kurwane sprawy zepsułeś, wie? Zanim oni do oficera trójki dojdą, mogą już wierzyć. Zajadą? Odciśnij mi, jak każe się nie ogarnąć. 525. Właśnie wjechali w stronę Los Santos autostradą. Pojechali do Sandy, kurwa. Czekaj, czekaj. Kurwa, gdzie chcieliśmy leć? A Mati w ogóle GPS-a nie wyłączył, jak no. Lecą. Po prawej stronie właśnie będziemy mijać bowling, bro, więzienie. Co? I poruszamy się. A dymią się! Maćku, zachowuj odległość, jak możesz. Jak to pić? Przypominam, mamy kod czerwony na pojazd, rzucaj jakimiś granatami. O kurwa nie, jak to pić? Obecnie jesteśmy na terenie więzienia. No. Już padło. Dobra, bo jest nieźle, widać, że kapela robił, nie ma problemu. Ale od kiedy kurwa manewr, kod czerwony to jest pit 130 sekund? Pojebało? Naprawiajcie. Szyn! Mam. Nie liczyły się inne reguły. Macie naprawkę? Nie mamy. Kurwa! Ja też nie mam chyba. Magii nie ma, ale Magii ma spiritus w ogóle. Spiritus, dwa tarany. Co masz? Dwa tarany. Boże, ej, dajmy mi kran Wiktoria, bo oni taką Mustanga nie ogarną. Boże jak nas. Dobre pity były. Ty, no nie mamy. Trzeba jechać. Czekaj, a może Sonia? Nie, no pojedziemy. Tu mamy. Spokojnie, dziadki, zaraz po was wrócimy. Nie, no oni to są złoto, nie? Kurwa. Chłop zajebał jeden pit, którym rozpierdolił się auto. No. Jedno bardzo ważne pytanie. Co? Oni dotrwają do końca tego egzaminu? Raczej nie. Czy gramata wzywać? Ej, mama! I się zapytał, to będzie ciekawości sobie. Mają kaski! Dobra, ja mam kasy, czy sobie dwie naprawki. Ja też. A, to jest bankomat. Dobra, to kupcie im, kupcie po trochę naprawek każdy. Dobra. Ja mam premię. O kurwa, mam też premię, faktycznie. Nie no, wybraliśmy monopolowy, flaszki im wyjdziemy. Nie, dawaj. Flaszek, kurwa. Po piwie lepiej prowadzą. Dobra, nie działa. A, nie stać mnie? Jak mnie nie stać? Mam 56 800. To jest. Ja pierdolę, jaki ja mam tu save. Znowu muszę posprzątać. Dobra. Dobra, starcie. Zrabka dla widza. Wysiadam. Lecimy. Przecież to jest taku na Facebooku. To była
3 naprawki. Ja mam 5. Gdzie ty jedziesz? Ja też kupiłem 5. Bo oni przy Bowling Group. Brawo. Ej, oni są przy Bowling Group. No i dobrze. Bardzo dobrze. To chcesz ich zdesantować w powietrze? No pewnie. Nie wiem, ostatnio kurwa Mireczkowi kazałem odejść, jakbyśmy na napisie na moim ulicy, nie? No. Chciałem odejść i kurwa poszedł na nogach kurwa do więzienia. Oni są gity, tylko że oni muszą to ogarnąć, podstawy, nie? Ale tak to są gitami totalnymi. Nie no, zatrzymanie dobre zrobili akurat. Pewnie. Radiówka Marko jest spoko, mi się wydaje. No i obydwoje no, mają spoko jest. Radiówkę. Chuj, dajmy im teraz ten. Czekaj, czekaj. Jedziemy. Jedziemy. O. Trzeba, wiesz co? Damy im ten. Dajmy im teraz, żeby się zamienili. Dobra. No to zobaczysz, jak będzie. Na radiu mówi obecnie Mirosław Dips. Zobaczysz. Dawał, że z papierosek jarany. Kurwa, gruchoty stare. Dobra, to... No co mamy zrobić, jak auto, że gówniane? Daj im te 5 naprawek swoich, ja im wrzucę naprawki do tego. Daję. Nie ma. Ej, na prawym już Mati. A, właśnie, który prowadzi? Który prowadzi? To jest? Zostaw ten, waga, zostaw! Ten, co ma hełm ze szwertu. Mati tam włożył naprawki. O, dysia. Kurwa, 7 naprawek, no musi wam wystarczyć do egzaminu. Jeszcze Janek ja? Naprawionego macie Mustanga, zamieńcie się, Mirek na, Mirek na radio, a Marek na kierownicę. To lepiej. Ty dysia. Ładujemy się. Wiedychę. No Mati, Mati! Kurwa. Mati! Dawaj na stand, Janek, idziemy teraz. Mati w ogóle. Jezu. A nie możecie wsiąść i się przesiąść w środku? Nie chuja, bo to jest za ciężkie dla nas. Rozkład jazdy. Czekaj. No już nie wsiądę, no za chuja. No wszyscy kurwa za kierunku, no siądź do tyłu. No ja, ziemniak z S3. Czekaj, czekaj. Dobra, go. No. A. To rozwiązany problem. Jedziemy. Czego kurwa Naura. Gdzie jest radiówka? Marek zabijecie. 523% rozpoczynamy 1080 za łososiowym raptorem w środku 4 mężczyzn urody kaukaskiej. Jedziemy w tym momencie seniora w lewym przejeżdżamy na prawo obok więzienia. Kierujemy się teraz w stronę Los Santos. Zjechaliśmy na prawy pas ruchu. Kierujemy się przez seniora w lewym w kierunku południowym. Cały czas prosto. I zjeżdżamy w offroad. Jesteśmy pomiędzy seniora Freeway a seniora Freeway 2. Cały czas jedziemy za nimi. Ma tak zajebie cię, zobaczysz. W ogóle nie. Oni... Ich ma uczyć jeździć Montana w ogóle. Manewr speed udany. Jak oni wyszły, jak oni wyszły, to kurwa, wyjeżdżamy w Billboard Lowdown, po lewej mamy... A, co tu się robi, ty? ...elektrownie. Wiecie, gdzie kisiskie? A chilko, jeszcze daleka droga. Pojazd wykonuje dziwne manewry. Weź ich na pętlę. ...przeciwny pas ruchu. Zjedź. Jedziemy wciąż prosto. Zjedę następnym w prawo i w lewo od razu. Połku, zobaczymy jeszcze... Nie zjeżdżamy w prawo. 50% szans, że pojadą za nami, a 50%, że wypierdolą do kanału. Na Los Santos Freeway kierujemy się w kierunku południowym. Dzięki Kwieciek, Sarajda. Do miasta, po lewej jest elektrownia, po lewej jest kasyna, po prawej jest elektrownia, przepraszam bardzo, ruszę na odbicie. Dawaj, to w prawo i łukiem lewym. Zjazd w prawo, przejeżdżamy obok daszku na... Dobra. I wjeżdżamy na... Jak bokiem wszedł, kurwa, jak się rozjebał. Marek! Fisher Plus znowu w grze, jedziemy wciąż za łososiowym raptorem, który w tym momencie zniknął nam do Marek! Aczkolwiek my go kurwa znajdziemy. O, yeah, wbijali to. Bierzemy się na San Andreas Avenue, teraz jest to Supply Street i nie nawracamy, widzę. Bo prawdopodobnie Mareczek wyszedł w 10.50. Jakich będzie kurat jest. Mareczek to jest złoty człowiek. W ogóle w Biedronce kupiłem crunch chipsy o smaku... Są na moście, są teraz Avenue. Halo szefie. No. Co tam? Wiedziałem, że szef nie idę dołożył. No coś tam dołożył, no. Dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Jeszcze coś będę miał do ciebie. Muszę kończyć, bo szkolenie mam kadecioków. Kurwa. Kurwa, to jest obcy, do nas strzelają? No pewnie.
Po co? Ej, mo- panowie, a może Ganzi. Tak nie. Dziękuję ślicznie za słupka. Drugi Boży Miesiąc. Kupiłem w Biedronce crunchipsy o smaku... Nie, hawajskim? Hawaii style? Coś takiego? Jeszcze coś kupiłem. Po naszej prawej będziemy mijać kazino. Ranch Lacy? Zajebistą margaretówkę. Cały czas tak, prosto przez do Santa ale... Zawróć. Na którymś tym, na którymś tym. O, pojazd zjechał na prawo i na wlotówkę ich weź. Zobaczysz, jak wyjdzie im wlotówka. Czy przelecą, czy umrą? Bo może ich z break czekować na wlotówce i zobaczyć. Bo oni nie ogarną, czy rozpędzą do trzech faktów. No jadą, jadą, jadą. Nie jadą? Nie jadą, nie jadą. I miałem jeszcze... Pomarowy? Kurwa melepeto. Chyba nie jadą. Lotówka, nie lotówka. Cały czas prosto w stronę miasta jedziemy jak coś. Organicie. Marek, ty kurwa mele peto. I teraz stańmy gdzieś tu na boku. Stań tu w boku, na boku po prawej. Albo gdzieś, bo chcę zobaczyć jak tylko przelecą koło nas. Lotówka do miasta, czekamy. Powiedzmy, że cały czas jedziemy. Cały czas prosto, cały czas do prosto, rura. Czeka. Ładujcie prosto, widzimy się po Marek, rura! Oni nawet na autostradzie nie są w ogóle. No, mi się tak wydaje. Gdzie, to gdzie oni pojechali, kurwa? Gdzie wy pojechaliście? Tam, prosto. Prosto. No jak prosto, no na, przez lotówkę czy przez co? No my w mieście. A się jak sobie mieści już. Jak? Naokoło pojechali. Kurwa, albo oni zjechali raz, koło tego raz, tylko z tego warsztatu, wiecie, tym pierwszym zjazdem. Chodźcie po kwadraczek, chodźcie po kwadraczek. Trzeba jeszcze raz. Ja sądzę, że jak Mirek pojedzie, to będzie kurwa koniec imprezy. Cztery i pół miliony w ogóle wyświetleń kanału. Nie ma problemu. Wlotówka na autostradę Los Santos Freeway. Wylot z miasta na północ, kierunek kasyna jak chcesz, czekamy. Prawie 4 miliony 600. Jocie pierdole. Nie jesteśmy godni kurwa, żeby mieć ich w Polsce. Północ, za tu ponad 4000 osób. Nieźle, co? Powiedziałbym, no, naprawdę. Nie, no nie mogę wyłączyć GPS-a. O, wyłączyłem, fajnie. Co się mówi? I prawy zjazd. O, jak jest? O, góra, 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 chłopaki, góra, dobrze. I lecymy. Mamy znów kontakt z pojazdem, zjeżdżamy w lewo, jest to znów Los Santos Freeway, w tym momencie jedziemy na Winewood Park Drive. Teraz się módlmy, żeby się nie rozkurwili o kierunek południowo-zachodni. Jedziemy cały czas prosto, kierujemy się wciąż za łososiowym raptorem, cztery osoby w środku. Stan się chyba nie zmienił i co? Mamy grup Zigsa. Co jest? Oni rabują! Ty, oni rabują! Dokładnie, jazdę za nimi. A mam czwórkę, ha! O Jezus. Na jedynce Group 6, na naszym 20. Biały Jugular i Group 6. Policja! Przejadę, weź go pierw! Oddaj! Po co, po co? Trzeba cały czas. GPS-a włączę. Północny, kasyno, kierunek na GPS-a. Czekaj, daj im mówić. Dziadki, bierzcie komunikację radiową. Oni im auto padnie zaraz. Oni im się tym mieli. Zakładam pierwszy na widzu kamizelkę. Zakładaj, bo każdy grupnik ostatnio kończył się napierdalanką. W ogóle źle panie się. W prawo, w prawo. Na autostradzie są, jo? Czy do góry? Nie, to nam w prawo do góry. Okej. Okay. Stoję w miejscu, nie wiem czy chłopy ich nie ten. I tu po lewej stronie. Włączę GPS-a jednak na szybko. Włączyłem, aha. Poddani. Ja pierdolę. Poddali nam dziadku, poddali nam dziadku. Oddaję. Oj kurwa, będzie Wiksa. Oj, będzie Kongo zaraz. Nie no, ta kurwa go trzyma na kajdankach i celuje. I co sobie? Mati, przygotuj sprzęt. Mamy jeszcze flesza? Mamy. Mamy dziadków na kajdankach.
Na jedynkę! Oddanie dziadków mamy. Przyjął backupa. CEU tu jest potrzebne na amfiteatr. Dobra, jedziemy. CEU w drugim również. Kurwa. Ja szukałem dziadków, kurwy. A nie. Cały czas do nich mierzą. A siemkę? Dwie. Batman! Okej. Cofłem się trochę do grup Sixa. Kurwa, im ten. Jest. Im padł ten, im padł auto. Im premię zajebią na 100%. Tak. No to skasujemy ich. Bartas, dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie. Witam w biurze szeryfa. 2, 3, 4, 5 osób widzę. Kobieta, 4 mężczyzn. Zamaskowani, wcelowani. Zastanawiam się, czy widzą te krzaki, w których jestem, czy nie? Dobra, słuchajcie, jak nas słyszycie, to uklęknijcie. Róbcie przysiad po prostu. Szefu, sprawa wygląda następująco. Macie odjechać stąd i oni nas puszczą wolno. Zabrali wam coś? I nie gonić. Zabrali czy nie? Nie. No. Dziadek, ktoś babla na radiu. Jestem. Na piątkę chodźmy, z jedynki na piątkę, Na piątkę Group Six. Słuchaj, Mirek, czy też Marek. Przekazuję... Jak wy nas słyszycie, czekajcie. To po prostu kucnijcie. Już słyszeliśmy, co oni mówili. A, dobra, okej. No czy nie? Oni odjeżdżają? Odjeżdżają. Tak, to odjeżdżają. To nasi gdzie są? Przygotujcie jednostki za pościg. Przygotuj. Ostrzeliwujemy czy nie? Nie. Jedź Mati. Go. Dobra, biorę jugulara, pojedziemy. Kod czarny? Do niebieskiego biorę jugulara też. Kod czarny na dwa oba pojazdy. Podjadę do dziadków. Ja naprawię Mustanga i lecę w nich. Jak Mustanga? Jesteś trzecim SEU. Bo mamy egzamin, dlatego miałem. Znaczy tylko... Oni są jeszcze tu, kurwa. Mati, masz gipsa? Mati, prosto jadą, panie sierpie. Ja bym to jakoś skrócił ogólnie. Autoryzacja, mam nie na razie. Potwierdzam, kod czarny na pojazd. Oj, poszedł w krzaki, o Jezu. To teraz poleciał. Leci do seniora. Dobra, mamy go. Wschodni kierunek. Przecinamy. Ja jeżdżają w ogóle offroadem na dół. Jadą seniora, kurwa. O Jezu, totalne 10.50. Totalne 10.50. Jadą dalej, przejechali. Strzały były. Kierunek Los Santos Rio bezdrożem. Raptorek potrzebny. Leci. Lewo bardziej. I napnąć w ogóle. Brak kontaktu na ten moment, nie widzimy ich. Jest, jadą. Palomino Freeway. Mm-hmm. Mów, Mati. Autostrada. Mów niepoprawny pas ruchu w kierunku będą miasta. Będą chyba wracali do miasta autostradą, to taką drugą w stronę Marabunta Grande w ogóle. No. Jacku, desantowiec za mną. Dawaj, gipsa. U2, obejmuję U2. Dobra, przyjął. Tu jadą. Okej. Jadą Palomino Freeway do miasta? Nie, seniora wait teraz, przy elektrowni. Na rafinerię. Auto rafinuje w ogóle. Jeszcze trochę. Z miasta zrobić. Marabunda. Zawrócili, jadą teraz w stronę dinozaura restauracji w ogóle. Oj kurwica. Zdążymy to klepnąć? Na wprost. Lepiej nie. Ale tam do nich masz na odwagę tego, Montane. Jesteś bezpieczny. Let's go. Jezus! Oj, poszło. Pani do dziadków, czy zabrali wam pieniądze w ogóle? Nie zabrali tylko Mirkowi amunicję. Aha! Bez opony. Bez opony. Kod czarny tam mamy. Czarny w ogóle. No. Kod czerwony. Czarny baterii dostałem. O, to jednak już jest ważne. To już tak. Dawaj, Mati. Kierunek lotnisko Sandy Shores w ogóle aktualnie. Nie chyba. Sobie peskę zębami z barku, jadę dalej. Niech
Co się odmówi, kurwa? Mam na imię Grzegorz. Grzegorz maszynował sobie pestkę w ramieniu. Centrum Sandy Source w ogóle. Okay. Tak. Centrum Sandy Source. Pojechali w prawo, więc będą wyjeżdżali prawdopodobnie przy drodze offroadowej. Jak się będzie jechało obok złomowiska wprost, to będziemy w ogóle naprzeciwko nich. Dobra. I może pojadą na nas, a może nie. Pozajcie, na wasze 20 jedzie ten... Kurwa, dwiemki mamy, Mati. W waszą stronę. Mati będzie z pistoletu normalnego. Dobra, pojechali teraz i wprost. No to ja też będę z normalnego. Takie UFO, czczenie UFO. Takie. No, 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 wiem, gdzie to. W ogóle tam jadą w ogóle. Po lewej są, ta? No, teraz jedą offroadem w ogóle, na te tory tak jadą. 200 salt wykonali aktualnie. Wysiadają. Wsiadają z pojazdu. Jest jazda. Jazda jest, Mati. Wsiadali na tu w ogóle, gdzie zaznaczyłem. Możemy lewo offroadem w ogóle lecieć. No, trzeba by chyba. Oj chuj. Na górkę? Na górkę, z górki będziemy mieli widok. Biorą korwetę. Czeka goś korwetą. Mustang, skup się na korwecie. Jakbym widział, dopiero ja dopiero jadę. Ja to mam randych. Korweta pojechała w stronę Los Santos Freeway, torami jedzie. Torami? Mamy kogoś dawaj, od nich? Mamy jednego. Lecę torami. Pamiętajcie o ruchu się pomarańczu. Tam ich trzech było. Okej. Okay. Mamy dwóch tutaj. Macie osoby do trzech, zabezpieczenia? Tak. No, dwie osoby, trzy osoby. Macie ludzi, żeby to zabezpieczyć? Ja no, jestem tam sam jest na ten pięciu. Dobra. Dobra, pomóż Maxowi. Uważajcie, urósł pomarańcz... Tu! Urósł pomarańczowy i... Gdzieś jest korweta jedzie, Grega. Jedzie, urósł, uwaga. Jadę do ciebie. Wraca. Ja Janek odpuszczam szukanie korwety, jadę do nich. Również. Zabezpieczcie, proszę Boży, teren. Urósł. Hi, gangbang. My za nim. Urósł na górce. Mati i Janek też na górce w ogóle. Ostrzegawcze obok pojazdu. Idealnie na jedzie jedzie. Jak podchodzisz? 10-4. Dobra, widzę ich. Na 7-8. Proszę, trzymaj grzybsze jak ktoś, Janek. Widzę. Mati i Janek widzą. Obserwuję tego Urusa z daleka. Na 7-8. 10-3, dziadek i... Oficer, cofać się do Powera, tam macie ogarniać. Power zwrócił na drogę, obrócił się w naszą stronę. Cały czas go obserwuję. Przed nami Janek, popatrz już w prawo. No kurwa, widzę. Pomarańczowy duży. Ruszamy w pościg w ogóle za nimi? On wam coś robił, ten pomarańczowy urósł? Kręcił się tylko tutaj. Okay. Dojechał tu, by no to nie, ostrzegawczy, to na chwilę się oddalił. A oni nie byli tam w ogóle przy tym w ogóle? Obserwuję za drzewa. Tam był Neon i ten Jugular. Zwalnia, ja obserwuję was znowu. Jak go dostrzały, to Janek kurwak pójdzie. O, ten urósł ewidentnie. Na 720 krąży. No spokojnie, zanim róbcie swoje. Róbcie swoje, macie cover od nas. U nas nie ma fail drivingu. A ja na no pixelu. Więc co ty pierdolisz tu, za tym roleplayu ty? No to jest i samu chyba urósł, no? Urósł odjeżdża w stronę Sandy. A, my tu zabezpieczamy na spokojnie. Matiego odbiliśmy. Tam, gdzie był strzał, chyba są zbiorniki wodne, znaczy z paliwem, może mogli wysadzić korwety w pizdu, bo pojechali na to sobie. Poczekaj, Janek, nie, jedźcie sami. Strzał,
22, pojazd zarejestrowany Jugular na Jake'a Johnsona. Przed nami jakieś zbiorniki z paliwem czy coś? Tak! Tam obok tej stacji takiej małej, benzynowej w ogóle, przy zakręcie, przy tym hotelu w ogóle, albo w ogóle gdzie indziej w ogóle. Czyli to. Wszyscy pojechali za dwoma autami, ten jedno wytłuczone całe, a drugie niestety wytłuczone naszych. Tego jednego auta mamy 4 osoby. Rzeczywiście. Gdzieś tutaj, co nie? Jeszcze prosto. Jeszcze dalej to było? Mhm. Następny skrzyżowaniu, jeszcze dalej w ogóle. Strzały były tak na wysokości tej takiej budowy, ale przejdą, gdzie mieliśmy te wyścigi w ogóle policyjne. No. Ale mógł być w pobliżu tutaj w ogóle z tych hoteli, bo jeśli w ogóle przy tej stacji benzynowej po lewej stronie w ogóle. Nic chyba, nie? Ta piąta nam siada na najbliższą stację, bo waszy już brakuje, Wiktorii. Więc tutaj może gdzieś będzie w ogóle. O, proszę. Ja jeszcze tutaj chwilę zostanę, bo jeszcze mam grzecha do zgarnięcia. No to tu coś się było. Może, albo w ogóle nie. No, Wiktorowi. W ogóle tam nie. Lewo bardziej przy tych wyścigach, bo tam to było praktycznie na tym w ogóle. Tu coś było. Kostek! Dziękuję, Siśkie, trzeba trzeci miesiąc współpracy w Górze Szeryfa. Kłaniam się. Mówisz, że przy wyścigach? Tak. Czekaj. I spacz. To jest tu. To Mati mówił w ogóle. Tam nasi nawet, ty. Jest lewo. Co było lewo? No tu, korweta po prawej. Gdzie? No tu. Mamy korwetę. Bierz, Mati. Masz korwetę? Potwierdzam. Mati, bierz. Nie, jest git. Wszystko. Co jest głuchy? Ale to zapierdala przez ten offroad, daj spokój. Złote auto. Jaki jest numer oznaki szeryfa, który ma dwóch zatrzymanych? Piękna sprawa. Halo, kto ma zatrzymanych? Jaki numer oznaki? 325 to działa? I przede mną jedzie Wiktoria, również dobra, kolejnego. Pronto. Dzień dobry, szefie. Dobry. Czy szef ma chwilkę? Dobra, przyjechałem. Po akcji. Dobra. No. You say you love me. Say you give me. Nie, to Luena. Go.